Szanowni Państwo, dzisiaj radosne wiadomości dla pacjentów, dla mnie również osobiście. Od 1 września będziemy mieli na listach refundacyjnych dwa leki w programie dla pacjentów z chorobą Fabry'ego. To jest choroba, która naprawdę powoduje dramatyczne skutki w organizmie pacjentów, większą ilość udarów, chorób kardiologicznych, ale też ból neuropatyczny, który nie można leczyć normalnymi lekami. Ci pacjenci cierpią. W tej chwili około 20 kilku było tylko objętych charytatywną terapią, a pacjentów w Polsce jest około 100. I od września wszyscy ci pacjenci, cała polska populacja będzie mogła być leczona i ten lek będzie, oba leki zresztą będą refundowane. A druga informacja pozytywna to jest wdrożenie programu dla pacjentów z EB. Wiemy, że ci pacjenci ogromnie cierpią. Rany skóry, oddzielanie się naskórka to jest okropna choroba, dramatyczna choroba i trudno, żeby rodziny tych pacjentów jeszcze dopłacały do specjalistycznych opatrunków. To, co obiecaliśmy, że wszystkie produkty związane z EB, czyli opatrunki specjalistyczne, zwykłe bandaże, gaziki, igły, ale też substancje żywieniowe, takie specjalne odżywki, będą za darmo dla tych pacjentów. W tej chwili Narodowy Fundusz Zdrowia aneksuje umowy w jednostkach, które wskazali pacjenci, ale nawet w większej liczbie szpitali, żeby pacjent mógł tam pójść, powiedzieć, jakie produkty potrzebuje, uzgodnić to z lekarzem i otrzymać zapas na dłuższy okres czasu, który zostanie do niego do domu dowieziony. I wreszcie ci pacjenci nie będą musieli się zastanawiać, co kupić, czy ich stać na dopłatę, czy muszą używać produktu, który jest nie aż tak dobrej jakości. To są bardzo dobre wiadomości dla pacjentów, dla mnie też osobiście.